A więc jak widzicie, znajdziemy się na moim smartfonie. Mianowicie dziś oczywiście Wam wytłumaczę, o czym będzie film. Tutaj tak szybko Wam to zademonstruję. Jak widzicie, mamy klawiaturę QWERTY i aby będziemy się do tego dążyć, aby tutaj w tym rzędzie nad klawiaturą wstawić klawiaturę numeryczną. Jak widzicie, aby przejść do wprowadzenia numerów, to mamy specjalny tutaj przycisk, jak widzicie, bądź po prostu przytrzymujemy daną literkę i też możemy wklepać dany numer, daną cyfrę, jak widzicie. A teraz pokażę Wam lifehack, jak tutaj wprowadzić, zrobić tak, jakby była klawiatura numeryczna. A więc oczywiście nie będzie się bez przejścia do naszych ustawień. Mianowicie tutaj w wyszukiwarce wpisujemy po prostu klawiatura, bądź tak jak ja, klaw, obecna klawiatura, zarządzanie klawiaturami, naszą klawiaturę Gboard, preferencje i tutaj klawisze numeryczne. Po prostu to musimy zaznaczyć. Przejdźmy do ustawień. I co się okazuje? Mamy klawisze numeryczne. Jak widzicie. Podobało się? Wiedziałeś o tym, to oczywiście podziel się w komentarzu. Jeżeli nie, też się o tym podziel. Zostaw łapę. Jeżeli Ci pomogłem z tym takim, myślę, że wygodnym lifehackiem do pisania na naszych Androidach. A więc jak lifehack się Wam podobał? Jeżeli tak, to zostawcie łapkę pod tym filmem, jakiś fajny komentarz. I oczywiście widzimy się z kolejnymi filmami na Informatyka IT. A na dziś to tyle. Życzę Wam miłej niedzieli. Nie zapomnijcie oczywiście o subie i co. Cześć.